Może część z Was nie napisała jeszcze listu do Mikołaja, albo zastanawia się, co kupić bliskiej osobie, która studiuje na kierunku medycznym lub na takim chce się znajdować. Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał, jestem studentem 4 roku kierunku lekarskiego i dzisiaj pomogę Wam wybrać prezent i podpowiem Wam, co przyda się na medycynie, czy to w pierwszych, czy późniejszych latach. Zaczynamy od totalnego klasyka, który nigdy nie wyjdzie z mody i przyda Wam się zarówno na studiach, na specjalizacji. A jak uda Wam się utrzymać formę, to starczy i na lata praktyk jako specjalista. Mowa tu oczywiście o skrabsie i fartuchu. Generalnie jeśli chodzi o zajęcia na pierwszych 2 latach, przydał mi się głównie fartuch. Za to od 3 roku zaczynają się już zajęcia kliniczne, gdzie niezbędny jest skrabs. Tak samo jak na praktykach wakacyjnych, które zaczynają się już po 1 roku studiów. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest skrabs, jest to po prostu odzież medyczna. Pewnie widzieliście już sporo lekarzy w takich specjalnych wdziankach. Są one bardzo komfortowe, zapewniają swobodę ruchu, można szybko się z nich przebrać, na przykład do operacji, i dobrze schodzą z nich wszystkie plamy. Jeśli chodzi o jakieś wskazówki przy wyborze, to pamiętajcie, że im bardziej komfortowy skrabs, tym lepiej. I warto zwrócić uwagę na ilość kieszeni, bo przynajmniej moim zdaniem kieszeni na oddziale nigdy za mało. No i oczywiście jakość materiału ma znaczenie. Najlepiej unikać materiałów sztucznych. Mimo, że są tańsze, to często szybko widać na nich plamy od potu i, mówiąc delikatnie, bardzo szybko stają się nieświeże. Tak, dobrze widzicie. Kroksy, czyli najwspanialsze szybko i cicho biegi na każdy oddział, no i krzyk szpitalnej mody. Generalnie jest to jedno z najwygodniejszych, jeśli nie najwygodniejsze obuwie szpitalne. I mimo, że każdy model sprawdzi się w tej roli świetnie, to szczególnie polecałbym ten. Link wrzucę też w opisie do filmu. Tutaj także dostępne są różne warianty kolorystyczne, a kroksy można dodatkowo podrasować różnymi przypinkami, o których mowa będzie później. A, i najważniejsze, mają 2 tryby. Szybki i bardzo szybki. Kolejny na naszej liście jest atlas anatomiczny. Kawał cegły, jak widać, jest spory, nie da się ukryć, a to jest tylko jeden z 3 tomów. Atlas przyda się szczególnie studentom 1 roku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego czy fizjoterapii. Myślę, że jest to fantastyczny i ponadczasowy prezent dla osób zainteresowanych specjalizacjami zabiegowymi, ale będą mieli z nich dużo użytku wszyscy pasjonaci medycyny. Jak większość książek, jeśli kupowałem już w wersji fizycznej, to po zakończonych egzaminach od razu sprzedawałem, tak Atlas jest ze mną do dzisiaj. I nie zamierzam się go pozbywać. Oprócz tego, że jest nadal bardzo przydatny, tak stanowi świetną ozdobę mojej medycznej półki z książkami. I tak, jeśli celujecie głównie w praktyczność, tak ze szczerym sercem mogę polecić kultowy już zbiór podręczników Adama Bochenka i ten, który właśnie trzymam z serii Prometeusz. Bochenek jest super opcją dla anatomicznych świrów, którzy chcą się nauczyć każdej możliwej odmienności i prześledzić nawet najmniejszą kosteczkę. Wszystko jest napisane zrozumiałym językiem, a niektórzy nawet mówią, w tym ja, że całkiem przyjemnie się go czyta. Ogromna ilość wiedzy zapakowana do pogrupowanych tematycznie 5 ślicznych niebieskich tomów. Niestety nie mają tego samego działania co tabletki w tym samym kolorze. Z Prometeusza natomiast nie dowiecie się tyle co z Bochenka, ale zdecydowanie więcej niż będzie Wam potrzebne na zaliczenie egzaminu z anatomii. Mniejsza ilość informacji jest zdecydowanie rekompensowana przez jakość wykonania tego atlasu i naprawdę cudowne ilustracje. Grafiki są mega przejrzyste i czytelne i moim skromnym zdaniem są to najpiękniejsze ryciny, jakie możecie zobaczyć w topowych, kultowych podręcznikach i atlasach do anatomii. Dodatkowo znacznie ciekawiej i ładniej prezentują się na półce od poprzednika. Za to dla tych, którzy skupiają się głównie na walorach estetycznych, mam naprawdę ciekawą propozycję. Mianowicie to, które teraz powinniście zobaczyć, przepiękne wydanie Anatomii Greya. Twarda oprawa, srebrzone brzegi i piękne zdobienia sprawiają, że jest to naprawdę atlas i jedyny w swoim rodzaju. Myślę, że każdy student medycyny, a nawet lekarz z przyjemnością postawiłby taki atlas na honorowym miejscu, żeby każdy mógł go podziwiać. Słowa są tu zbędne, lepiej sami dokładnie przyjrzyjcie się, jak wygląda to cudo. Niestety atlasy potrafią nie być tanie, szczególnie całe zbiory, dlatego polecam poszukać używanych, czasami można dorwać naprawdę w dobrym stanie, prawie idealnym, w świetnych cenach. Jak już przy anatomii jesteśmy, to przejdźmy do kolejnego prezentu, jakim jest czaszka. Spokojnie, nie musicie iść na cmentarz i okradać grobów jak główny bohater książki, o której Wam dzisiaj opowiem. Ale chodzi mi o plastikową replikę takiej czaszki. Mimo, że nie wygląda, to jest to świetny, świąteczny prezent dla kierunków dentystycznych, a także pierwszoroczniaków z lekarskiego. Szczególnie, że przyda się ona dopiero w semestrze letnim.
bo zazwyczaj to latem omawiane są tematy związane z głową i szyją, a także ośrodkowym układem nerwowym. Czaszka zdecydowanie przyda się jako prezent dla osób, które żeby coś zapamiętać, muszą to dokładnie obejrzeć i podotykać. Przyznam się szczerze, że sam czaszki nie używałem, mimo że takową posiadam, ale mam wielu znajomych, którzy z tego korzystali i uważają to za super pomoc naukową. Nawet jeśli specjalnie się nie przyda, to wraz z tymi atlasami anatomicznymi może tworzyć super ozdobę waszego medycznego kącika. I nie bójcie się, jak ją wyjmiecie z pudełka, wasz egzemplarz nie jest wybrakowany, ona ma mieć tyle dziurek i otworów. Teraz coś dla tych, którzy już wygrali tą nierówną walkę z pierwszym rokiem. Porządny stetoskop to przedmiot, podobnie jak fartuch czy skraps, który może towarzyszyć naprawdę przez długie, długie lata. Zaczyna przydawać się raczej dopiero po drugim roku na praktykach wakacyjnych, ale z każdym rokiem staje się coraz bardziej potrzebny. Najbardziej popularnym modelem aktualnie i najczęściej polecanym jest Littmann Classic trójeczka. I tu ponownie możliwość personalizacji jest ogromna, bo kolory przewodzików są przeróżne i możesz dopasować je względem preferencji. Ale jeżeli chcesz, żeby osoba, której sprezentujesz ten niezbędny każdemu medykowi przyrząd, robiła prawdziwą furorę na oddziale, możesz oprócz koloru dobrać wersję zmieniającą się na tęczowo głowicą albo miedzianym wykończeniem. Dostępne są oczywiście też różne edycje specjalne, a także zestawy z zapasowymi gumkami i zetui. I tutaj wybór już należy do was i waszego portfela. Oczywiście są też bardziej wypasione, a co za tym idzie znacznie droższe wersje, takie jak na przykład Littmann Cardiology 4, który jest typowo kardiologicznym stetoskopem, a także super nowoczesny, którego nawet można łączyć z aplikacją elektroniczny Littmann. Ale są to raczej opcje dla zaczynających specjalizację, a nie studia. Dla tych, którzy studiują, zdecydowanie wystarczający jest najzwyklejszy stetoskop Littmanna. Zestawy do szycia i iniekcji. Taki zestaw to świetna sprawa dla klinicznych frików, którzy chcą poprawić swoje zdolności manualne. Fantastyczny wybór dla przyszłych zabiegowców, którzy obudzeni o drugiej w nocy muszą umieć założyć nawet najtrudniejszy szef. Takie zestawy zawierają podstawowy pakiet narzędzi, które możemy znaleźć na bloku operacyjnym, odpowiednie igły i nici, a także, co najważniejsze, materiał imitujący ludzką skórę, tkankę podskórną czy też mięśnie. Protip na przyszłość, jeśli zmaltretujecie już wystarczająco tą sztuczną skórę i będziecie potrzebowali zastępstwa, bardzo fajnie sprawdza się do nauki szycia świńska noga. W każdym razie taki zestaw jest to fajny, dostarczający dużo zabawy i super praktyczny prezent dla każdego studenta medycyny, bez względu na to, na którym roku akurat się znajduje. Przejdźmy teraz do listy upominków przydatnych nie tylko do nauki. Kalendarz czy też planer to chyba najważniejsze akcesorium na tych studiach. Bez niego bardzo łatwo zgubić się w goszczu przedmiotów i zaliczeń. A że pewnie często będzie używany, powinien być ładny i wytrzymały. To samo dotyczy zeszytów, które szczególnie przez pierwsze 3 lata studiów będą bardzo potrzebne. Wiadomo, że po ładne rzeczy po prostu sięga się chętniej, dlatego jeśli chcemy, żeby był często używany, warto wybrać jakiś ciekawy wzór na okładce. Moje propozycje, tak samo jak wszystkie inne przedmioty z dzisiejszej listy, wrzucam w linku w opisie pod odcinkiem. Oddzielny odcinek o książkach z wątkiem medycznym pewnie się jeszcze na tym kanale w przyszłości pojawi, a na razie wrzucam 3 mniej lub bardziej oczywiste propozycje. Zacznę od naprawdę dobrze znanej książki, czyli Będzie bolało, na pewno o niej słyszeliście. Jest to bardzo popularna pozycja i uważam, że zdecydowanie najlepsza książka od tego autora. Jest wręcz wypakowana śmiesznymi medycznymi anegdotami, ale nie brakuje też w niej przemyśleń i problemów młodego lekarza. Chirurg, czyli krew, złodzieje ciał i narodziny nowoczesnej chirurgii. To o bohaterze tej książki wspominałem wam przy czaszce. Historia niesamowitego i ekscentrycznego człowieka, który był w stanie zrobić praktycznie wszystko, łącznie z nacięciem własnego członka skalpelem zanieczyszczonym bakteriami rzeżączki, w imię rozwoju medycyny. John Hunter, bo to o nim mowa i on jest głównym bohaterem tej książki, położył podwaliny pod dzisiejszą chirurgię. Poza tym miał kompletnie szalone życie, które zdecydowanie warto poznać. Cudowny lek, czyli moja ostatnia propozycja na prezent, i jakoś tak się ułożyło, że zacząłem od najmniej, a kończę na najbardziej poważnej książce. Co wcale nie znaczy, że nie warte uwagi. Dzięki niej znalazłem przyjemność w nauce mikrobiologii, a to naprawdę zakrawa o cud. Jest to wspaniała historia, pełna zwrotów akcji, o rywalizacji dwóch największych mikrobiologów, jacy chodzili po naszej ziemi. Mnóstwo świetnych ciekawostek z życia ojców medycyny i mikrobiologii, a w tym wszystkim znalazło się jeszcze miejsce dla Sherlocka Holmesa. Porządne krzesło. Na czymś trzeba czytać te wszystkie podręczniki. Może wam się to wydać średni pomysł, ale uwierzcie mi, spędzicie długie dupo godziny ślęcząc nad podręcznikami na tym krześle. Znaczy nie tym krześle, ale waszym.
Mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie siedział na moim krześle. Dobra, wracając. A uwierzcie mi, nie ma nic lepszego o drugiej w nocy, kiedy ślęczycie nad notatkami, bo znowu za późno zaczęliście przygotowywać się do zaliczenia, niż wygodne, regulowane krzesło z zagłówkiem. Więc jeśli Ty jesteś Mikołajem, studenta medycyny, to zadbaj o jego kręgosłup i podaruj mu porządny fotel biurowy. A co jeśli osoba, którą macie obdarować, ma na czym siedzieć? Albo ma w ogóle wszystkie propozycje z tej listy? Nie martwcie się, zawsze coś się znajdzie. Ludzie związani z medycyną, nie wiedzieć czemu, często mają w sobie bardzo silną potrzebę, żeby pokazać światu, że ich pasją jest ludzkie ciało, co znacznie ułatwia kupowanie im prezentów. Medycznych ozdób i gadżetów jest bez liku, więc z pewnością znajdziesz coś ciekawego. Ponownie moje trzy szybkie propozycje, wcześniej już wspomniane przypinki do kroksów, które są naprawdę w każdej możliwej tematyce, nie tylko medycznej, i można dobrać je do zainteresowań konkretnej osoby. Pluszaki. Ale nie takie zwykłe. Tylko jedne z najwspanialszych, jakie widziałem. Spójrzcie tylko na tę komórkę nowotworową albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Aż chce się je mieć. Anatomiczny plakat. Osobiście chętnie sam sobie zawiesiłbym taki plakat w pokoju. Jak widzicie, średnio mogę, bo ściany mam pod skosem. Uważam, że niektóre są naprawdę prześliczne. Myślę, że ozdobią każdy pokój i gabinet lekarski. I ostatnia propozycja, której no nie mogło zabraknąć na tej liście ze względu na poprzednie odcinki na moim kanale, czyli iPad. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć dokładnie, czemu iPad jest idealnym urządzeniem dla każdego studenta medycyny i co może wnieść do waszego życia, zapraszam do obejrzenia odcinka. Link jest gdzieś tutaj w prawym górnym rogu. To już koniec tej prezentowej listy przebojów, która z pewnością podbije serce każdego medyka. Mam nadzieję, że Wam chociaż trochę pomogłem. Dzięki temu materiałowi uszczęśliwicie kogoś lub siebie samych. Jeśli uznaliście ten film za pomocny, zostawcie proszę łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego lub innych materiałów albo studiów medycznych, śmiało piszcie w komentarzu albo na Instagramie. A jeśli chcecie podarować super prezent mi, to zostawcie suba. Będę przeszczęśliwy. Ja Wam życzę powodzenia w kupowaniu prezentów. Ale pamiętajcie, że najważniejsze w święta to spędzić trochę czasu z bliskimi. Dużo zdrowia Wam życzę, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć!